No hello, tutaj Purpose, witamy w kolejnym odcinku z Out of Reach i znowu jesteśmy we trójkę. Yo, siemanko wszystkim, Jingi z was wita. Cześć, tu Kraj. Dobra, jestem troszeczkę daleko od domku i do was dobiegnę. Zresztą widzę jakiś szatę tam. A wiecie co my dostaliśmy od... co myśmy dostali od jednego z widzów? Dostaliśmy 100 żelaza. Dla nas to jest po prostu totalny Meksyk. Tylko, że i tak potrzebujemy kowadła i to jest najgorsze. Mhm. No. Więc ja odłożę na razie zrobić. Na razie odłożę to do skrzynki. Czekaj, bo nie tutaj. Światło macie. Tak, no to jest. O, to jest w sumie takie źródło światła najbardziej, które można odpalać. O. Nie? Włókna liane odłożyłem 31, także można robić linę, nie? Spoko. No to niech Crazy sobie łuk zrobi. Dobra, to rzućcie mi jakieś tu rzeczy, albo wróćcie do skrzynki. No to masz w tej skrzynce. Tu. Okej, okay, dobra. Tutaj. To ja potrzebuję tak, linę. To jest tak, lina. Albo robisz włókna lniane, bierzesz po prostu i robisz z tego tam, flax, gdzie masz materiały. Flax fiber, tak? Tak. Dobra. I coś jeszcze stąd? Teraz wreszcie coś widzę. Aha, tutaj nie wiem, czy wiesz, można zrobić szybowiec. O, fajne. Nie, powiem ci, że ta gra jest naprawdę taka już na wypasie, nie? Dobra, i teraz tak, co ja muszę zrobić? Wziąć na materiał, linen rope i zrobić wszystko? Tak, bo z tego nic innego nie zrobimy, no. Nasiona. Tylko, że tam ci się nie zablokuje ci się niejako, nie? Że na przykład, wiesz o co chodzi? Aha. Nie wiem, ile mogę zrobić i robię 29. Dobra. O Jezu, to nie, na pewno nie możesz, bo tam 10 już, jest na jedną linę. Już skończyłem robić i teraz mogę spróbować robić zwykły łuk. A ile masz lin? Lin mam, czekaj, tu mam 4, F3, F1. No to 4. Czekaj, to 4 są potrzebne. Tak, 4 dobra. Są potrzebne do łuku. To mogę robić i craft razy 1 bow. I jestem teraz łucznikiem. Jeszcze strzały muszę zrobić sobie. Ile, dobra, to ile strzały? No ja tak 20 mam zawsze w zapasie. Kurczę, nie ma jakiegoś klawisza, który jak się klika, to się więcej robi tych strzał? No właśnie nie. No nie. Dobra, craft. Dobra, no mam jeszcze do ciebie propos jedną sprawę. Bo teraz nagrywam ten sam program, my też jak nacisnę na F9, to zaczyna mi nagrywać i w tym momencie zniknął mi pasek życia. Jedzenia. F10. To jest... tylko, że F10 tobie pewnie... wyłączy nagrywanie. Wyłączy nagrywanie, no właśnie, także musisz... no niestety, to jest właśnie to, że... Ej, nacisnę jeszcze raz F9? No to nie wiem, co się wydarzy. No dobra, to nie będziemy ryzykować, się gram na ślepo, zobaczymy. Czy, ja już jeden odcinek tak grałem. Dobra, wychodzimy z domku, wsiadamy na łódkę i lecimy. Czekaj, czekaj, tworzę. Jeszcze chwilę, zbiorę te jagody do końca, ja jeszcze dobra? Tworzę. Dobra. Bo niech tworzę, ja zbiorę jagody, zasieję, żeby one sobie... Strugam te strzały. ...urosły. A jak zobaczysz, Crysis, jak się pływa łódką, to ci włosy dęba staną. No zobaczymy. Co tu trzeba robić? O, dobra. Bo to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. No już zaraz do was dołączę, jeszcze chwilę zbieram te jagody, bo... Dobra, widzimy, jak warto się warto, wiesz, zasiać od razu, no bo to jedzenie jest potrzebne. No pewnie. A jagody, to wiecie, to są też dobre, ten jakby coś rozwolnienia dostał w grze. No aha, sporo muszę ekwipować strzały, więc equip. No i bierzesz potem strzałę. Aha, strzały opadają, nie? Ale no, tutaj nie ma PvP, więc pokażę ci, jak działają. Tylko już nie na mnie. Aha. Tylko uważaj, bo one, no, nie ma co ich zużywać za dużo, nie? No dobra, nie no, drewno chyba nie jest dobre. Ale mogę ci coś dorobić. Poczekaj, zatrzymaj się. Nie dorabiam mi żadnych rzeczy w głowie. Nie no, poczekaj, stój, prycz szalony. Ostatnio Dżingisowi dorobiłem. Nie chcę. Mam coś? Tak, masz. Możesz mi też celować. O Boże! Stefanie, jakie to jest głupie. Masz strzały... Chodź Dżingis, szybko zobaczysz, co mu odstaje. To było centralnie w głowie, tak centralnie, ładnie, pięknie headshot. Taki idealny wręcz. Czekaj, nie... Potem jak je pochylił, już się domyślał, gdzie co i jak. Słuchaj, Purpos, masz w sobie strzałę, ona przechodzi przez głowę. Ale nie przejmujcie się bez obrazy, na którymś odcinku zobaczycie u mnie, że Purpos ma pustą głowę. Dobra, crazy. W tej grze. O, nie strzał. Właśnie chyba w tyłek. Dobra, weźmy się, nie wydurniajcie, bo wychodzi na to, że ja tu pracuję. Idę zbierać ostatnie dwie skrzynki jagód. Dobra, to szybko zbieraj i lecimy, bo tu się ciemno, nie no. Wiesz, Purpos, właśnie przed chwilą dostajesz strzałę w kolano.
O! Czekaj, to ty też będziesz. Ale jaki osiniaka masz, kurczę, to masz osiniaka na tej kolanie. Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma dużych dzieci. Posłuchajcie ich, posłuchajcie. Purpos ma strzałę w kolanie. O, jak fajnie wyglądasz, kuciała ci przez głowę przeszła. O Boże. Ale to ci tylko wyłącznie dobrą zabawę przecież. No dokładnie. Ja się dobrze bawię. Nie wyrabiam nieraz z nimi, wam powiem, ale cieszę się też z jednego, wiecie z czego? No. Że my niektórych rozmów, które robimy normalnie, prywatnie, nie nagrywamy, bo można by było się poszczać ze śmiechu. No, coś w tym jest. Ty, czyli każdy statek, powiedzmy, są modele statków i to jest jeden z modeli statków, tak? Chyba. Znaczy nie, to jest chyba jedyny możliwy statek. Tak. Aha. Nie, bo widziałem, że poprzedni statek jest taki, sam się zastanawiałem, czy każdy sobie buduje własny statek tak jak chce. I tam samą tworzy sobie, wszystko. Wiesz co, balistę, dobra. Czy ty każdy? Już lecę do was. Wskakuj na łódkę. Dobra, a drzwi czego nie zamykacie, a muchy no lecą. Bo, no bo przecież, no ty wychodzisz jeszcze. Dobra, jestem, biegnę. Dobra, i teraz patrz, krótka instrukcja, jak to się robi. Jak chcesz płynąć do przodu, to te wajchy muszą być skierowane do przodu. Jak chcesz płynąć do tyłu, tak jak my teraz... O Boże, już wiem, jak to działa. Ale czekaj, a teraz kręcisz jednym na zmianę z drugim. No bo jak kręcisz tylko jednym... To czekaj, to ja kręcę jednym. Nie, to nie kręć teraz, bo... To się już samo kręci. Bo nie, właśnie się nie kręci, tylko ja chcę zawrócić, nie? Ale wiesz, że możesz płynie... tyłem już do tej wyspy dopłynąć. No to w sumie dobra, to płyniemy tyłem do wyspy. No to kręćcie tak, to jak kręcę tym prawym. Dobra. A ty, Dżingis, mów, czy kto ma bardziej skręcić i tak dalej? Twoją stronę, Purpos, czyli ty musisz pokręcić chyba bardziej. Ja czy dobra, Purpos? Wiesz co, dopłyniemy. O, dobrze, już jest, płyniemy fajnie. Nie, masakra, podoba mi się. Proszę zwalniać. Dobra, czekaj, ja już zaczynam budować w takim razie pomost. Nie kręć. A nie kręcę. Dobra, pięknie. A po co pomost? A, żeby przymocować łódkę. Tak, przytrzymywać się. Czekaj, ja jeszcze teraz na szybko stół kreślarski. Cyk. Cuma. Na szybko cuma, gdzie ona jest? Gdzie ona była? Cuma jest. 4. Dobra. To ja idę już patrzeć, co tu się dzieje. A co się dzieje? No nie wiem, no idę zobaczyć, co jest na tej wyspie. Jest trawa. I więcej trawy. Zacumowałem łódź. Nie? Jak to nie było? Takie coś powinniście robić za każdym razem, bo generalnie... No, ktoś się pojawi i nam ją zabierze. Dokładnie. Wy teraz nie macie dostępu, bo chyba nawet nie ma sensu, żebym was dodawał do tego stołu kreślowskiego. Nie. Dokładnie. A my zwiedzamy nową wyspę. To jest maluśka wysepka, ale ja coś czuję, że na tej maluśkiej wysepce... Może nas coś ciekawego. Można własny zamek tu by wybudować. Na całą wyspę. Co można? Swój własny zamek na całą wyspę. A to jest niegłupie, bo ta wyspa jest kompletnie niezajęta. No. Tu nikogo nie ma. I jakby tak obudować, wiesz, do dokoła murem. No drzew tu też nie ma. Ale to sobie przyniesiemy. To jest twierdza. Aha, bo tak. Nie, to jest głupi pomysł, bo zobacz, tutaj kompletnie nie ma ani pożywienia, ani zwierząt, ani niczego. Ani skały. Trzeba byłoby to po prostu już własne surowce mieć, być bardzo zaawansowanym i dopiero wtedy się zbudować, bo tu łatwo byłoby bronić. Bo no, teraz gramy na PvE serwerze. Tak. Ale w pewnym momencie ktoś może sobie zażyczyć zagrać sobie na PvP i w tym momencie to może już być już dobra wyspa dla niego. Tu nie ma absolutnie nic, także ja bym proponował płynąć na ten wrak, wreszcie go zwiedzić. Dobra, ale czekaj, ja zwiedzę jeszcze tutaj tam z jednej strony, widziałem skały i bym zobaczył, czy jakikolwiek kamień przy tych skałach jest, jeżeli jest, jeszcze, to czekaj, z niego wylata. To jest ten, który napina łuk, a mogę zdjąć strzałę z łuku? No musisz po prostu na przykład w trakcie... Okej, okay, kuna. To tam w oddali coś jest, tylko renderuje się, jak się tak patrzę na bok, widzisz jakąś skałkę. Tak. To jest część... Nie, to jest ta część wyspy tej drugiej. To jest część wyspy drugiej, ale tak. Tych wysp jest od cholery tutaj w ogóle i ciut. Widzisz mnie? Sobie, tak, no widzę. Widzisz, gdzie napinam łuk? W tamtym tak, kierunku. Widzę ją. Okay. Widzę. To weź sobie M, kliknij, oddal na maksa kółeczkiem i poprzesuwaj myszką. No, widzę. No, ogromna, przeogromna mapa. Ale to dobrze. Więc tak, przy tych kamieniach, co teraz byłem, to widziałem te skały, nie ma żadnej skały do rozwalenia. No właśnie, to jest jałowa wyspa. To jest taka wyspa, wiecie, gdzie się może odbyć purposowy sabat. Zastanawiałem się przez chwilę, czy by nie pójść na koniec mapy i nie zrobić sobie domku na krańcu świata.
Ty, ty twoje pomysły z krańcem świata. Ale nie, nie, bo to, to kiedyś to był Purpos na krańcu świata, była taka seria. Tak, tak, tak. No, wiesz, no byłby to jakiś powrót do korzeni, ale to, wiecie, no pomysły w tej grze się chyba nie kończą, bo to jest po prostu... Taki podobny trochę do Minecrafta, tylko że takie, no, tak, mniej pikselowe. Dobra. Dokładnie. Ja wracamy do łódki. Czekam do was przy łódce. Wracamy do łódki i czekajcie, bo ja drewna zabrałem wystarczająco dużo, żeby tam też sobie postawić platformę. Ja mam drewno ze sobą jakby coś. Przepraszam. Dobra. Kojarzycie jakieś łowiska, takie fajne zwierzęta, to można po odcinku pójść i połowić. Tak, trochę. Są. Łowisko jest właśnie na tej wyspie obok nas. Tam jest bardzo dużo zwierząt. Na tej. Zresztą na tej wyspie też jest. No i ze zwierzaka wypada tłuszcz, a tłuszcz służy nam znowu do tworzenia pochodni, nie? No bo, dokładnie. Więc to by się też przydało, żeby chociaż na noc te pochodnie wrzucać w te uchwyty na ścianę i żebyśmy chociaż coś tam widzieli, nie? Dokładnie. No, dobra. To jesteśmy. Wrak. Odsumowałem. Wrakiem może ten wrak, być różny. Wrak był, wiesz co, ten wrak był tutaj, po lewej stronie, także troszeczkę nam czasu to zajmie, ale myślę, że... O właśnie, w ten sposób, brawo. No i dobra, ty lewo, a ja prawo. Tylko najpierw daj mi nadrzucić na prawą stronę, bo musimy skręcić. I powiedz kiedy. Wiesz co, ja generalnie na kuckach tutaj steruję, więc wiesz co, przykucnij sobie. Ja patrzę, sobie. A jak się kucza? Kontrol. Ja będę waszym kapitanem, kuca? Może być? No, nie, nie kucasz. Jeszcze, no trzyma, jeszcze. Nie, Crysis nie kręć, nie kręcę. Purpo, skręć, ja wam powiem kręca. Kiedy. Posłuchajcie się najstarszego w tym gronie. Aha, bo ty mam chcę przytumować? Nie, no my płyniemy dalej. Aha. Jeszcze. Okay. Trzeba ją opłynąć dookoła tą wyspę. Okej. Ale kurczę, kucam, nie kucam teraz. Dobra, to aha, bo ty masz pod C. No świetnie, Crysis spadł do wody. Człowiek za burtą! Płyń do brzegu, do brzegu! Nie, do nas. Albo do nas. O Boże. Ej, tylko mnie... Drabinka powinna ci się pokazać. Powinna się taka drabinka pokazać, że możesz wejść. Nie, zatrzymajcie się. No strzelimy. Okej. Gdzie on jest? O, jest, było coś, jestem. Jest, Boże. Jezu Chryste, Panie! Jedyny pirat na statku i padł do wody. Do steru marsz! Pod C masz kucnięcie. Tak, tak, i teraz widzę. Tak sobie dobra, ustaw, będę... żebyś widział horyzont. Widzisz, wiesz, o co mi chodzi? Tak, spoko. Tak sterujemy. No dobra, to teraz ty. Ale ja was będę widział, tutaj dobra. Was mogę kierować. Obydwaj naraz, cała naprzód. Tak, ale lepiej zawsze jest, kiedy widzi się. Cała naprzód ku nowej przygodzie. Akademia Pana Kleksa. Nie, to tak fajnie, jak się w trójkę gra, to już jest fajnie się pływa. No. A jakby samemu grać, to byłoby masakra. No, ja tutaj dopłynąłem tą łódką praktycznie z drugiej strony mapy. Dobra, to sądzę, że Purpos powinien... Tak, teraz dobra, ja to odrzucam. Nadrobi Purpos właśnie teraz troszeczkę. Przemek zwalnij, bo musimy skręcić. Tak, co jakiś czas klikam po prostu. O, przestanek klikać. Dobra. O, i teraz. I już możesz. Jeszcze przestań. Tak. Jeszcze, o, dobra, i teraz. Jest dobrze. I płyniemy. Nie, no. Pływanie statkiem to ja mam we krwi. Spadanie ze statku też. Ej, musiałem się popływać sobie. Musiałem się, wiesz co. Ty patrz na mapę bardziej, Dżingis, gdzie my mamy płynąć teraz. Teraz sądzę, że no, przy brzegu płyniemy. No, wyspę. Czyli teraz Crysis ma zacząć skręcać chyba, tak? Tak. Czyli ty, Purpos, musisz przestać. Ja skręcam. Chcemy tą największą wyspę naszą opłynąć teraz, tak? Tak. No, to dobrze. Jeszcze, zaraz powiem. Ja jeszcze. Widzę, mamy tutaj świetny widok w ogóle na to w tym momencie, jak skręcać. Ty bądź mapniczym. No to nawigatorem. Widzę. Uwaga, wieloryb! Serio? No pod nami. Żartowałem. Naprawdę? Żartowałem. Jezu, ja zawału dostanę, bo ja nienawidzę wody w grze. O, widzicie, tam ktoś też już całkiem nieźle wybudowany i łódka mu stoi. Łódka mu stoi. Dobra, kręcimy razem. Namiot ci się postawił? Oj, przestań. Kręcimy razem teraz. Kręcimy, ja cały czas kręcę. W ogóle chyba najfajniejszy odcinek aktualnie się kręci, bo... Jej. Coś się dzieje. Dżingis się rozgląda. Czuję się trochę jak w filmie, wiecie? Fajnie jest. Ja zobaczę mapę. No trochę jak taka scenka to wygląda.
Ta dobra. Linia brzegowa, trochę za daleko od niej jesteśmy, żeby ona całkowicie nam tą wyspę odkrywała, nie? Tak, 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 no ale przynajmniej mamy zarys. Dobra, daj mi odbić trochę, Przemek, bo zaraz przywalimy tam. Dobra, i kręć właśnie. Daj. Boże, dawno się tak dobrze nie bawiłem. No ładnie, że ktoś sobie już pobudował, zobaczcie. No, czekaj, to stop w jednym momencie, stop. A ja się zatrzymuję? No nic, po prostu nie kręć, żeby płynęła prosto. Porozglądajmy się, pooglądajmy. Ty no czujesz się jak naprawdę na jakimś wypadzie kajakowym. Teraz ty wiosłuj, nie, teraz ty wiosłuj. O Boże, ja dawno nie pływałem kajakiem. Nawigator Crisis na początek, teraz ja se pokręcę. Dobra, to się to teraz ja płynę. Tylko nie kręć już teraz, bo zacząłeś kręcić. Teraz mi powiedzcie tylko, mam kręcić. Dobra. No ja jestem nawigatorem teraz. Kręcić masz, no... Staram się tam dotrzeć do tego... Idź do przodu i w prawo. Tutaj. Przycupnij sobie, przykucnij. Co? I klikasz. I klikam czy myszką, czy E? E. 3, 2, 1, start. Dobra, i tak, dobra, to w przodu. No, klikam. Nie mogę, to w sobą klikać. Łapka wierzę. O, jest, dobra, ruszyłem. O właśnie, bo ty zacząłeś mówić, a nie klikać. Dobra. Za bardzo purpos nawalał. O dobra, i teraz później. Halo! O Jezu! Halo? Czy wy też to usłyszeliście? Co? Jakieś mega trzaskanie, jakieś dziwne dźwięki. Dzięki, nie trzymaj nic. A? Bo jak trzymasz jakiś klawisz, to zaczyna ci mówić przez przez Steama. To niemożliwe. Tak. Możliwe. Słyszeliśmy cię podwójnie i słyszeliśmy twoją córkę. Pozdrawiamy, no Madzie. Właśnie weszła na chwilę do pokoju. To może pod C mam to gadanie? No, najprawdopodobniej. Dobra, to nie naciskam C, tylko będziecie mówić, kiedy mam kręcić. Dobra, to teraz właśnie to chyba teraz w sumie tylko i wyłącznie dzięki z kręcić. Teraz ty musisz kręcić, dobra. Ja też kręcę. Dobra, ja będę... Ty cały czas kręć, a ja będę tutaj kontrolował, bo mniej więcej już się nauczyłem, jak to... Ogarnąć. No i dobrze, że ładnie skręcasz. Co? O, tam widać, jakąś było widać coś wysokiego, tego kutasa wysokiego widać. Co ty powiedziałeś? No sorry, wygląda trochę jak, wiesz. Jak falus. Dobra. To jest polskie stare słowo na takie zwisające przy pasie, wiesz. Tak. Miał ten kutasy uczaka. W Panu Tadeuszu nawet było. Tak, to jest lektura szkolna. No czekaj, to było też w kabarecie. Długi, krępowany, kręty, oburącz do ust. What? Dobra, ty nawigator, gdzie my mamy płynąć? No do przodu, cały czas dobrze. Idziemy, płyniemy sobie przy wyspie. Czekaj, dobrze? Dobrze. Będziemy niedługo skręcać w stronę... Zacznie się w stronę purposzową, czyli purpos przestanie nas za chwilę pedałować. Spokojnie, to widzę, tylko... Ja nie, na mapie to widzę po prostu. Musimy dojść gdzieś tutaj. Bo widzę tylko łopatki, a te łopatki wprowadzają mnie w stan osłupienia. Czuję się, jakby mnie ktoś miał zaraz zahipnotyzować. Nie, ale jest ekstra, po prostu, no... Ja naprawdę mi się tu dzisiaj się strasznie dobrze bawię. No. Nie, jest fajnie. Oj, aha, bo ja przestałem kręcić na to. Ale nie, dobrze. Bliżej, jak będziemy brzegu płynąć, to chyba dobrze. Wiesz co, ten statek raczej nie nadaje się na dalekomorską, wiesz co, wyprawę, więc płyniemy blisko brzegu. Ciekaw jestem, czy tutaj są jeszcze jakieś, wiecie, rekiny, wieloryby i tym podobne. Jezu, o, jest, widzę statek na horyzoncie, widzę wraz. Jest. Też. Dobra, to purpo troszeczkę mniej pedałuj. I do przodu, i cała naprzód. Tak. Ster, lewo na burtę. Dobra, trochę odbijemy. Tylko jest jeden problem taki, mikroproblemik. No jaki? Gdzie nie tam wiem, postawić? No właśnie, gdzie my tam przycumujemy? Zobaczy się. A ty nie widzisz tego, że po prawej stronie tego tam jakby już coś było budowane? Tak, jest, właśnie widzę. Tam wybudował. Więc szykujcie panowie broń, możliwe, że będziemy musieli przygotować się do abordażu. Kręć tam, Dżingis. No kręcę, tylko jakiś czas chciałbym patrzeć, a pod C mam to cholerne gadanie, no. No to przełącz sobie to na kontrol, ja mam pod kontrolem kucanie. Bo wy teraz tak nie słyszycie podwójnie. Musiałbym się zatrzymać, żeby ustawić sterowanie. Ty też masz chyba. Też? Coś ci się psuje. Test? No właśnie. Dobra, czyli też mam, no to nie będę klikać tego. Raz, skręcam. Skręcam. Tu się ludzie budowali. Spróbujemy się tutaj wybudować może. Zobacz, jakie tego... Konstrukcje. Wiesz co? My tutaj nigdzie nie przycumujemy. Dobra, nic, nie kręć, koniec. Kręcę już. Gdzie na sobie tych teraz kamieniach się da. Sterowanie, czekaj, kucanie, cy, gdzie to kucanie? Ty, ale tu fajna jest taka miejscówka. Świetna, jest tylko że chyba musimy opłynąć ten statek z drugiej strony, bo generalnie od tej strony na niego nie wejdziemy.
Dobra, no to tak, Jinkies tego kręci. Przejdziemy no. Tak, tędy. Dookoła tej wysepki. Dobra, kręcić. Poczekaj, kręć. Daj mu ustawić sobie ten może. Okej. Okay. No dobra, już będę jeszcze ten. Okej. Okay. I teraz purpose zaczyna kręcić, jak Jinkies równie. Spokojnie, jeszcze nie. I teraz Jinkies przestań. Dobra, no już wcześniej trzeba było. O, i opływamy. Ojej, jak to ładnie wygląda, jak się tak opływa. Chryste, panie, jak ja się cieszę. Świetnie to wygląda, ten wrak jak świetnie wygląda. Wreszcie mogę coś spojrzeć. Teraz spróbuję tylko opcje, ale opcje sterowania mogę zmienić chyba dopiero jak wyjdę z gry, coś mi się nie, opcje sterowania jest opcja możesz, i controls. No to jestem, jak mam teraz zmienić to? Ustawienie klawiszy, kucnięcie mam C, klikam na to i nic nie mogę zrobić, ha? To dziwne. Dopiero pewnie jak jestem tam w grze. Dobra, dziękuję, no dajesz, pedałuj. Dobra, czekaj, bo już pedałuję. A nie, ja bym powiedział, że purpose ma pedałować. Tylko purpose. Spokojnie, no. Ale no nie, bo zaraz przywalimy w te. Jejku, jaki statek. No nie, no daleko jeszcze jest. Ej, fajny ten statek. Dobra, i teraz skręcamy. A, nie, ja ty nie! Purpose skręcasz, a Jinkies nie. Dobra, już. Jinkies też mógłby jeszcze cofnąć do tyłu, dźwignie i do tyłu. No właśnie, tak mu uczyniłem. No. W tym momencie się tak bardziej wymieścił. Dobra, i teraz czekaj. Teraz nic nie rób. Nie robię. I klikaj. Dobra, już. Chcesz się też tym przesmykiem przy tym wraku przepłynąć. Tak. Ty, stop. Mogłaby się przydać jeszcze jedna osoba, która by te dźwignie ogarniała. I jedna osoba, która byłaby sterowała. Dobra, już je, zobacz, o. Dobra. Okej. Okay. Czekaj, to jest... przodu. Ja jeszcze teraz tutaj, teraz tak? Troszeczkę i teraz ja już. Kurde, znowu. Dobra, zdążymy. I teraz ty nie. A nie, dobrze, płyniemy już teraz. Okej, no. Nie, tędy też nie wejdziemy na ten statek. Musimy między tymi dwoma skałami. Czekaj, trochę Słuchajcie, obracamy się w miejscu. Czyli dwa... No dobra, to do tyłu teraz. No nie no, mam... Jedno... Jest nie da się też tędy wejść tym przesmykiem, dobra, ja już poczekaj. To patrzę. Chyba, że tutaj na dole postawimy coś, na tą skałę. Tak, na tą skałę postawimy. No to czekaj, to teraz do przodu, ja troszeczkę. A ty na razie nie kręć. O, i no teraz nie, to właśnie ja! A nie, dobra, może... Moja skała jest na wysokości tych dobra. Już mojego koła. 3, 2, 1 i jedno go. Machnięcie. Go! Dobra. Stop. Już nic nie rób. No nie robię właśnie, ona się już zatrzymuje. O, tu może coś się nam uda postawić. Dobra, to jakbyś się odsunął, to ja tam coś... Dobra, to ja już idę stąd. Już mnie nie ma. Okidoki, czekaj, ja jeszcze tak... F5? I które to jest tutaj takie, co ty chcesz zbudować? Nie, źle to zrobiłem. Na razie tylko moim kołem to się obrócimy, znaczy twoim kołem byś musiał. No właśnie moim kołem. No. To będzie wooden fontanie, nie, wooden platforms, tak? Trójka? Chyba tak. Nie, to nie. Ale może jeszcze jesteśmy za daleko jeszcze od tych skał, żebyś mógł to bezpośrednio z łódki postawić. Ale to oni wygląda... to musieli tam jakoś pobudować, to, no przecież to było na tych skałach. Dobra, czekaj. F5. Drewniany fundament. Co jest? No właśnie F5. Teraz. Może nie fundament, tylko ta drewniana podpora, nie. Coś takiego. Czekaj, bo jesteśmy jeszcze za daleko zdecydowanie. No. To tak, a to tak. Dobra. To sterowanie to przynosi. O, coraz bliżej. Dobra, o, jesteśmy już blisko. Ale nie. Jest! Jest, no. O, jeszcze dobra. Jedna. Czekaj. Nie, nawet drugiej już nie trzeba. Zmieścimy się ze wszystkim na jednym. Stół i cuma. Cuma, F4. Cuma. Dobra, tylko jak tam teraz wejść? Czekaj, jeszcze jeden ruch muszę wykonać. Trzeba jeszcze troszeczkę łódkę naszą. O, i jesteśmy przy samej tej. Czekaj. Ten desk daje ci kubujdę, tak? Jest, tak. Dobra. Czekaj. Pojedynczo, nie śpieszyć się. O. Aha. O. Czy my tutaj o. wejdziemy? O. Chyba nie. Nie. O. Chyba, żeby z tamtej skały spróbować. Ty spróbuj Jinkies skoczyć bezpośrednio tutaj.
Na statek, na statek. A tam? Myślicie, no, że się uda? No, no zaraz innego wyjścia nie ma, bo w ten sposób się nie da wejść. O! Jest! Kurde. To musimy przepłynąć? Nie, ten się nie wskoczy. Wskakuje do wody. Dobra, i na łódkę po prostu, nie? Aha. Dobra, ja czekam na was, patrząc na wschodzący księżyc. Ciemno się zaczyna robić, no to lipa. A ten odcinek... No to dawajcie, wskoczcie tutaj i byśmy zakończyli już ten odcinek. Tak, i następny odcinek już sobie nagramy... Ze statku. Dobra. O, jest. A! Spadłem. Obok, tutaj, chodź. A. Dobra. Idziesz? Już, czekaj, sekundę. A jeszcze raz. Bo nic no nie to... Ja już nic nie widzę. Ale my cię widzimy. Dobra, wiesz co, weźcie pochodnie zapalcie może. Mhm. Nie mamy. Trzeba ją mieć. Aha. Dobra, to zakończmy w miejscu, a po prostu wejdziemy sobie już w następnym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i... Trzymajcie się. I właśnie w tym momencie jeszcze Crazy spadł, a ja mówię, bo gry łączą nawet pokolenie. Trzymajcie się. Hejka, na razie, pa! Cześć. Hej.